Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Papers, Please. I cóż, cóż nam tutaj mówi prawda Arstoczki? Swoją drogą, jeżeli gazeta nazywa się Prawda, no to z prawdą wiecie, ile to może mieć wspólnego. No ale w każdym razie, terroryści uderzają w Greslin. Podejrzani kolegiańscy podżegacze. Tak, jeżeli pamiętacie poprzedni odcinek, to był zamach. Już właściwie drugiego dnia naszej pracy był zamach. No i to się pewnie przełoży na bardziej restrykcyjne prawo co do przepuszczania ludzi. Ruch na granicy wstrzymany, więcej strażników, większa skrupulatność. No tak, tamtego strażnika nam zabili, więc trudno, żeby przyszedł do pracy. Ale sami widzicie, że teraz jest ich więcej. Dwóch z przodu i trzech z tyłu. Co tu się pojawiło? Pojawiły się regulacje dotyczące wydawania wiz nieobywatelom. Wszyscy cudzoziemcy muszą mieć kwit wjazdu. Okej, kwit wjazdu. Czyli, znaczy, jeżeli ktoś jest Arstoczki, no to spoko, nie musi go mieć, ale inni ludzie muszą. Muszą i nie ma bata. Założy się, że pierwsza osoba będzie miała wszystko dobrze. Tak jest zazwyczaj. Ale bądźmy przezorni, bo to... Teraz tak, 25... Okej, dzisiaj jest 25, to musi być data dzisiejsza. To nie może być data przeszła, przyszła, to musi być dzisiejsza data. Okej. Singleton, wydaje mi się, że to było w Zjednoczonej Federacji. Tak, dobra, to ją przepuszczam. Przepuszczam ją. Sru i sru. I idziesz, sprawujcie się dobrze, towarzyszko. Następny. Dokumenty, proszę. No i tutaj już z góry daję odmowę, bo nie ma kwitu wjazdu. A widzimy, że jest import. Bez zbędnych słów chyba zrozumiała, o co chodzi. Dokumenty, proszę. Serwusik. Mogę cię uszczęśliwić w każdej chwili. W każdej chwili, a teraz na przykład? A nie, to trzeba mieć kasę. Panie, to są za wysokie progi, to... Ja mam zero kasy, muszę wydawać na ocieplanie domu. Chwila, Sunekido import, dobra, zgadza się. Muszę na jedzenie wydawać, a panie mi tutaj z takimi rzeczami. O, różowe podziemie. No przyjdę, przyjdę. Może. Dobra. Ważny, 25, to się zgadza, wszystko. Republia, Boston. Czy w Republii jest Boston? Jest Boston. Czyli wychodzi na to, że chyba się wszystko by zgadzało, ale chwila. A, widzi pani. Widzi pani, ten dokument jest nieważny, no właśnie, tak. Tak sobie tak pomyślałem, nie, że a coś tutaj musi być nie tak. Proszę przyjść, jak będzie nowy. Miłego dnia życzę. Bo tak naprawdę to nie, tak naprawdę to gardzę wami. No chyba, że macie łapówkę, wtedy jest okej. Tu łapówki będziemy przyjmować. W gazecie pisali o tych zamachach. Macie szczęście, zachowaliście pracę. No dziękuję, no. Ten zamach to... No później będziemy mogli bardziej ingerować w te zamachy. W sensie będziemy mogli stwierdzić, czy nam się to opłaca, czy nie. Znaczy w sensie zastrzelenie ich, czy nie. Okej, zobaczymy. Obristan. Obristan. I Skal. No. Tu się wszystko zgadza, kwit jest ważny, to jest ważne. Dobra. Uznano. Uznano. Uważajcie na siebie. No dziękuję. Miły facet. Troszczy się o moją pracę. Dokumenty proszę. Dobra. Zdjęcie się zgadza, tu nie masz co prawda koka, ale no wolałem to sprawdzić. 12. Ale proszę przyjść 12 grudnia. Tutaj. 12 grudnia mogę panią przepuścić. Natomiast dzisiaj kończy się to w taki sposób. 12 grudnia zapraszam tutaj. Witam, masywny panie. 25.11 się zgadza. To jest ważne. Tsunekido jest w imporze, to nawet nie muszę patrzeć, ponieważ... no tam są dość charakterystyczne nazwy. Prorok Wasilii. Jeszcze zobaczę zdjęcie, ale to jest... no jest podobne, ale to... Zawsze to zdjęcie jest trochę inne i czasami się łapię na tym, że...
taki malutki szczególik jest brany pod uwagę. A to i tak jest ten etap, już tak naprawdę niewiele rzeczy jest do sprawdzenia. Dokument... O! Z tym kolesiem będą jaja. W porządku, no to Lu, niech żyje Arstoczka. Najwspanialszy kraj! A gdzie są twoje dokumenty? Petenci muszą mieć paszport. Gdzie macie paszport? Paszport? Arstoczka taka wspaniała, paszportu nie trzeba, prawda? Musicie mieć paszport. Dobra, rozumiem. Jeszcze wrócę. I rzeczywiście, jeszcze wróci. To jest jedna z najbarwniejszych postaci w tej grze. Którą... No, często będziemy nie przepuszczać, ale możemy z nim nią potem pójść na ugodę. Dokumenty, proszę. Naprawdę? Ja rozumiem, że Chodakowska i tak dalej i może ćwiczyć. Natomiast, no... Na tym etapie... Nie mogę tego sprawdzić. Nie mogę zweryfikować, czy to jest prawdziwe zdjęcie. Jeszcze nie dali mi takiej możliwości. Okidoki... A nie, to nie... Kolechia. Gdzie jest kwit wjazdu, ja się pytam. Gdzie jest kwit wjazdu? Cudzoziemcy muszą ukazać kwit wjazdu. Zginęło mi to. No... Cóż, no... Pozdro and poćwicz, nie? Tak. Następny! Co ty tutaj masz? To jest tak, 25, to się wszystko zgadza. 83 się zgadza, jesteś mężczyzną. Obristan. Jeszcze tutaj zobaczymy, czy Enkyo jest w Obristanie. O! Enkyo nie jest w Obristanie. Więc proszę mi tu nie ściemniać. Wasz paszport zawiera nieprawdziwe informacje. Nie rozumiem was. To sobie pójdź do tego kraju i znajdź to miasto. Gwarantuję ci, że go nie znajdziesz. Do widzenia. Gdzie jest kwit? A, tu jest kwit. Czasami te papiery są tak zawalone, że trudno jest cokolwiek znaleźć. Raz miałem problemy ze snajperką, żeby ją wyjąć w ogóle. Okej. Wow, mamy mocne 5 dolarów. Co za radość, co za w ogóle... No dobra, no nie będziemy żałować na jedzenie i ogrzewanie. Bo tak naprawdę powiedziawszy trochę to... No bo dobra, nie będzie dzisiaj ogrzewania. Bo tak naprawdę powiedziawszy trochę się boję, bo potem wiecie, no... Powikłania chorobowe sprawiają, że no jeszcze gorzej jest z naszymi finansami. Rozbudowa przejścia granicznego wstrzymana. Czarny rynek kwitnie. Rząd widzi przyczynę w pobieżnej kontroli granicznej. Dobra, czyli pewnie coś zaostrzone będzie. Z tego czystego listopada. No, dzień jak co, dzień idziemy do pracy. Co się tutaj będzie działo? Inspektorze, wprowadzono surowsze wymagania dotyczące sprawdzania tożsamości podróżnych. Obywatele Arstoczki muszą okazać dowód osobisty. Cudzoziemcy muszą uzyskać i przedstawić ważną zgodę na wjazd. Kwity wjazdu niniejszym tracą ważność. Okej, dobra. Czyli tutaj, jeżeli... Na dowodzie osobistym już będzie dystrykt pokazany. Cel waszej podróży, zamierzam pracować. Stanę tu przez pół roku. Tu się wszystko zgadza. Haihan import się zgadza. Tamaris, Aleksandra. Właśnie, musimy też patrzeć na te pieczęcie, bo to już się zaczynają schody robić. Dokumenty. Zgoda na wjazd. Takie właśnie dwa muszą być, wstępne, inaczej... No ale tutaj wygląda na to, że wszystko jest okej. Wszystko jest okej, więc uznaję. I proszę pracować i się nie obijać. Dokumenty proszę. Cel waszej podróży. Po prostu kogoś odwiedzam. Długość pobytu. 14 dni. Hanel Ewa. Pieczątka się zgadza. Jesteś ty kobietą. Coś jeszcze... O, widzi pani, nie zgadza się to. Te numery się nie zgadzają. To musi być pomyłka, ten dokument jest ważny. No, może...
wiesz, no, może jest ważny pod tym względem jakimś sentymentalnym, ale mnie to nie przekonuje, tak szczerze mówiąc. Mnie to nie przekonuje, naprawdę. Witaj. Cel waszej podróży... No i panie! Panie! Co tu się odwala? Czy... Tu się prawo zmieniło już dawno. Tu się prawo zmieniło. Nie macie zgody na wjazd. Zgoda na wjazd? Przecież mam kwit. Przepuśćcie mnie! Nie, zgoda na kwit to była wczoraj ważna. W sumie to jest taki też... No w sumie trochę tak w PRL-u było, nie? Że często pieczątki się dostaje. Bardzo dużo pieczątek. Ten kwit kosztował mnie ciężkie pieniądze. No ja wiem. Co ja mam powiedzieć? Ja wydaję kasę na jedzenie. Muszę sobie oszczędzać. Witaj. Cel waszej podróży. Tylko odwiedziny. Z kilka tygodni. To się zgadza. To się zgadza. Zdjęcie się zgadza. Migelox Ozato. Ozato Migelox. Pieczątka. Pieczątka, z tego co pamiętam, też się zgadza. Zgadza się. Jeszcze zobaczymy, czy w Obristanie jest Skal. Obristan, Skal. Ale chwila! Jest Skal, ale przez K, a nie przez psy. Widzi pan, to jest różnica. To jest różnica! Ale sobie dzisiaj nie przepuszczamy ludzi. Chyba nawet więcej nie przepuściliśmy, niż przepuściliśmy. Cel waszej podróży. Tak się cieszę, że otwarto granicę. Odwiedzę mojego syna. Nie widzieliśmy się 6 lat. Długość pobytu 6 miesięcy. No ale to się nie zgadza. Ten dokument utracił ważność. Proszę, pozwólcie mi przejść. Mój syn czeka. I to jest właśnie moment, w którym muszę nagiąć prawo, ponieważ urzekła mnie ta historia. Nie, to znaczy tak na serio to ona nam da żeton, ale no spoko, no. Jestem tylko człowiekiem. Masz. Dziękuję wam. Proszę bardzo. No i dostajemy upomnienie. Które nic w sumie nie znaczy tak naprawdę. Zgodne. No, ale widzicie, mamy już jeden żeton, także jest spoko. Witaj. Cel waszej podróży. Jestem w trasie, tylko tędy przejeżdżam, czyli tranzyt. Pozostanę w Alstoczce tylko 2 dni. Okej. No, ale niestety to się nie zgadza. Nie możecie przejść na podstawie nieważnego dokumentu. Nie wiem, co powiedzieć. No nie, no ty mnie już na litość nie weźmiesz. Tamtą kobietę przepuściłem, chciała się spotkać z synem. Ty jesteś tylko przyjazdem, więc to jest jakby mniej ważne. Przepraszam, jestem hamem. Witaj kolesiu w golfie. Cel waszej podróży. Ja jadę tranzytem. Pozostanę tu 14 dni. Okej, tu jest wszystko dobrze. Tu jest wszystko dobrze. Dobradi Alfred. Właśnie dobradi czy dochradi? Personalia się nie zgadzają. Mam wiele imion. Okej. Możemy pobrać jego odciski palców. Widzi pan. Tylko z tego wynika, że pan nie ma żadnych... Żadnych innych imion, czy ksyw, czy coś. Tylko jest pan po prostu dobradi. Jest pan dobradi, a nie dochradi i... Nie wiem, o czym mówicie. Proszę pana. Brzechwa to może sobie dawać przydomki, ale to nie przejdzie. To nie przejdzie, nie ma takiej opcji. Dziadek! Witaj dziadku. Grigori, tak się nazywa. Jodej Kostawa. Ale stoczka dalej najwspanialsza na świecie. Jakiś dziwny taki ten dowód, wiecie, takie kurde, ja bym powiedział, że... Nie wiem, kredkami namalowany? Słuchaj, 124... Nie, 1, 2, 3, 4, ok. Kobrastan.
Nie ma takiego kraju jak Kobrasan. Dobra, dobra. Tobie się paszport nie podoba, ja rozumiem. Ja wrócę z lepszym. Proszę bardzo. A chyba za trzecim razem będzie git, tego co pamiętam. Okej, okay. Jesteś z Arstoczki, chwila, co wyście musieli mieć, że... petenci muszą mieć obywatele muszą mieć... A chwila, no dobra, masz paszport, a gdzie jest paszport? Masz dowód, ale nie masz paszportu. Przepraszam, jest tutaj, okej, okay. Dobra. Teraz pytanie, czy ty to ty? Zgodne dane. Jesteś ostatnią klientką, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Tutaj, a dobra, najpierw zobaczmy. Tak, Arstoczka. Wschodni Gresin, to się zgadza. Ale, czy jest taki dystrykt jak Genistora? Genistora. Jeszcze sprawdzimy pisownię. Zgodne dane. To wynika, że wszystko jest ok. Jeszcze tylko grajka. Nie, no dobra, dobra. W sumie to i tak jest mi... Mam w to wyrąbane, bo tak naprawdę jeżeli... Nawet jeżeli dostanę upomnienie, to jest już koniec mojego dnia, więc... No, udało się. Jakoś przebrnęliśmy przez dzień czwarty. Dobra, jest zimno. To tym razem zaszaleje i będzie ogrzewanie. Tak, będzie ogrzewanie. I cóż. A, no, koszty czynszu wzrosły. Oczywiście, oczywiście. Takie mieszkania dają, takie kurde dobre mieszkania. 5 dolarów, żebym tylko nie przywalił tego na głupoty. W każdym razie, żegnam się dzisiaj z wami. No i co, do następnego.